chciałbym powiedzieć o tym, że dla mnie osobiście amerykański system edukacji muzycznej charakteryzuje się takimi pięcioma cechami. Pierwszą cechą amerykańskiej edukacji jest jej jak gdyby zakorzenienie w tradycji aktywizmu forsowanego kiedyś i w ogóle lansowanego i popularnego w wydaniu Johna Deweya, słynnego amerykańskiego socjologa, psychologa, pedagoga, filozofa, estetyka. Z tego aktywizmu, z tej takiej bardzo konkretnej wizji edukacji człowieka w ogóle zrodziła się także koncepcja edukacji muzycznej. No, to takim najwybitniejszym chyba jej przedstawicielem był James Mercer i jego teoria tak zwanych pięciu aktywności. Mianowicie koncepcja pięciu aktywności oznaczała pięć rodzajów działalności muzycznej, której należałoby się, że tak powiem, wyrażać, wypowiadać, rozwijać, lokować swoje zainteresowania i tak dalej. A więc przykładowo, jeżeli taką aktywnością jest śpiew, to nie chodzi o śpiew sam w sobie, no bo każdy jakoś śpiewa. Dobrze, że jeśli śpiewa kolędę, dobrze, jeśli zaśpiewa hymn narodowy, ale to nie jest śpiew w sensie aktywności. Śpiew w sensie aktywności to jest działalność artystyczna przy pomocy śpiewu. To jest na przykład śpiewanie w chórze chociażby, prawda? I cała ta wielka dziedzina, którą mamy do czynienia, jak chór, jak chóralistyka, jak śpiewanie, zresztą nie tylko chóralne, te kameralne, solowe i tak dalej, to wszystko razem jest jakaś forma aktywności. I tak samo Mercer rozumiał inne dziedziny aktywności, na przykład instrumentalnej. I inne rodzaje aktywności, które pominę, bo nie chciałbym na tym skupiać w tej chwili uwagi. Druga cecha amerykańskiej edukacji muzycznej to jest to, że ma ona w dużym stopniu sens integralny, ale w jakim sensie? W takim, że nie ma tam, tak jak u nas, podziału na szkolnictwo artystyczne, specjalnie kształcące w tym kierunku, z wyjątkiem szczebla najwyższego, to znaczy szczebla akademickiego. Natomiast muzyka jest również w formach intensywnych, a nie tylko tak na zasadzie, że coś tam komuś się udziela, jest rozwijana, propagowana, organizowana w szkolnictwie ogólnokształcącym. To jest bardzo istotna cecha szkolnictwa amerykańskiego i w ogóle edukacji muzycznej w Ameryce. Trzecia cecha amerykańskiej edukacji muzycznej w moim rozumieniu to jest to, że istnieje tam swoboda stosowania takich czy innych koncepcji muzyczno-edukacyjnych. Jest duża swoboda wybierania takiej koncepcji, ale jednocześnie z tym istnieje taka pewna zależność od lokalnych czynników w tym wyborze tej koncepcji i w zakresie jej stosowania. To, co nazywamy społeczeństwem obywatelskim, to także i w tym wypadku się właśnie uwydatnia, uwypukla. Chodzi o to, że na przykład społeczna rada szkoły, czy w ogóle lokalne władze edukacyjne mają tutaj największy głos do powiedzenia, także i we wspieraniu, w jakimś także finansowym oczywiście, wspieraniu tego, co się dzieje w sensie edukacyjnym w danej szkole. I jeszcze jedna bardzo istotna moim zdaniem cecha z tego amerykańskiego systemu edukacji muzycznej, mianowicie to, że formuły kształcenia nauczycieli muzyki w uczelniach amerykańskich są oparte na tak zwanej akredytacji lokalnej, to znaczy
o tym, jak wygląda zagadnienie kształcenia nauczycieli, w dużym stopniu decydują lokalne władze oświatowe czy jakieś inne tego rodzaju czynniki społeczne. Co powoduje, no, że to kształcenie nauczycieli nie jest takie w ogóle, takie sobie, czego przykładem może być to, co się u nas pod tym względem dzieje, tylko uwzględnia potrzeby środowiska, potrzeby lokalne, tradycje nawet tu wchodzą w dużym stopniu w grę i tak dalej.